Dzień dobry Państwu. Zaczynamy ostatnią już audycję, ostatnie spotkanie z cyklu Mistrzowskiej Szkoły Poezji Wolnych Lektur. Spotkanie z Pawłem Koziołem, który będzie mówił o granicach retoryki. A ja z Państwem się żegnam. Dziękuję serdecznie za spędzony z nami czas. Życzę wszystkim wesołych, pogodnych, spokojnych świąt. I oczywiście dziękuję naszym sponsorom, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A teraz już oddaję Ci, Pawle, głos. Dzisiaj, jak już Jarek powiedział, mamy ostatnie spotkanie z cyklu. No i z tego powodu też wybrałem taki temat, bo jeśli w ogóle to, co tutaj robię, ująć w przedstawianych tutaj już parę razy kategoriach retorycznych, to całe moje gadanie tutaj jest czymś pośrednim między mową pochwalną, mówiącą, jakim tam wspaniałym narzędziem jest retoryka, a mową doradczą, jak i dlaczego warto retoryki używać. No i w obydwu tych kontekstach no, bardzo niebezpieczną rzeczą byłoby zrobienie tego, co często niestety zdarza się akwizytorom różnych technologii, różnych teorii, którzy mówią, że właśnie oto wyprodukowali genialną pastę, która jest jednocześnie do butów, do zębów i do podłogi. No wiadomo, że taka przesadna pochwała, taki rodzaj reklamy, taki rodzaj marketingu raczej nastrajałby słuchacza sceptycznie, więc z tego powodu ostatnie nasze spotkanie chciałbym poświęcić tematowi, co się dzieje w momencie, inaczej, w jakich momentach stosowanie tych wszystkich retorycznych technik analizy tekstu jest mniej efektywne, mniej skuteczne, mniej interesujące, a wreszcie w jakich się załamuje. O tym, gdzie przebiega granica historyczna, to już powiedzieliśmy ostatnim razem. Granica historyczna przebiega mniej więcej na pierwszym pokoleniu romantyków, którzy jeszcze uczyli się w szkołach, gdzie retoryki nauczano. No, przykładem jest Eusebiusz Słowacki, ojciec poety, który właśnie był wykładowcą retoryki między innymi. Więc zasadniczo w momencie, kiedy analizujemy teksty przedromantyczne lub nawet romantyczne, to możemy zakładać, że jeżeli ich autor nauczył się w ogóle pisać i czytać, to prawdopodobnie w mniejszym lub większym zakresie nauczył się również technik retorycznych. Oczywiście no, dochodzi do tego jakaś zmienność czasowa. Wiadomo, że średniowieczna retoryka wyglądała inaczej niż starożytna, że nie wiem, renesansowe próby odnowienia wyglądały jeszcze inaczej, że później ta cała barokowa przesada również wycisnęła swoje piętno na tym, jak do różnych rzeczy przekonywać. Tutaj no, drobna reklama o tej barokowej przesadzie mówię dlatego, że w tym momencie powoli na Wolnych Lekturach przygotowujemy do publikacji tekst Wojciecha Dębołęckiego z Konojat, podpisującego się jako franciszkanin, kapelana Lisowczyków. I on jest w tej przesadzie wręcz niesamowity. Więc no, w momencie, kiedy się on do końca roku pojawi, no to bardzo, bardzo zachęcam do spojrzenia. Natomiast zawsze przez no, dobrych paręnaście stuleci można było domniemywać, że autor te techniki retoryczne zna. Później gdzieś powiedzmy w połowie XIX wieku to się zmienia, ale to jeszcze do końca nie oznacza bezużyteczności technik. Po prostu troszeczkę inaczej analizujemy tekst, już nie zakładamy, że autor mógł podjąć decyzję o budowaniu go no, w sposób, który na tych zajęciach ileś tam razy pokazywały. To jest pierwsza taka granica. Granica, nazwijmy ją, historyczną i najprostsza do omówienia, najprostsza do pokazania.
Druga, przykładów tutaj nie będę podawał, to jest granica wynikająca z podejścia do budowania tekstu, bo z wszystkiego, co pokazywałem, a chyba najbardziej z naszego spotkania poprzedniego, kiedy prezentowałem argumentację niekoniecznie uczciwą, natomiast argumentację budowaną w kontekście poważnego konfliktu politycznego, konfliktu, gdzie stawką było uniewinnienie zabójców Cezara z jednej strony w przemowie Brutusa, z drugiej strony w przemowie Antoniusza sprowokowanie rozruchów ulicznych przeciw tymże mordercom. No i widzieliśmy, że obydwie strony, nawet w sytuacji tak radykalnego konfliktu, z którego no nie da się wyjść drogą żadnego kompromisu, obydwie strony w tej sytuacji odwoływały się do jakiegoś zestawu wartości. Więc tak naprawdę komunikacja retoryczna wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, istnienia jakiegoś zestawu wartości, do których się można odwołać, zestawu w miarę wspólnego. Po drugie zaś wymaga, i tutaj uwaga, bo to nie jest z tych wszystkich definicji, nie jest z tych wszystkich analiz oczywiste, wymaga pewnego stanu płynności, pewnego niedookreślenia, w jakiej to kolejności te wszystkie wartości należy ustawić. Co jest w danym momencie ważniejsze? Czy ta wolność, o której mówił Brutus, czy w imię której Cezar powinien był zginąć, czy też no, wszystkie wcześniejsze osobiste zasługi nieszczęsnego denata. I zależnie od tego, jak słuchacz te wartości sobie ustawi, to oczywiście do różnych przekonań, do różnych rozwiązań w tej sytuacji dojdzie. Więc sytuacja właśnie, w której retoryka ma rację bytu, zakłada właśnie pewną taką gotowość słuchacza na zmianę, na przebudowę nie tylko swojej opinii na dany temat, który jest no tematem właśnie tego, co mówimy, ale tak naprawdę zakłada większą lub mniejszą wiarę, większą lub mniejszą modyfikację światopoglądu słuchacza. Jeśli potrzeba mówić do osób, które no nie są w stanie takiej modyfikacji dokonać, wówczas no wszelkie techniki retoryczne nie działają i nie mają jak zadziałać. Tutaj znalazłem taki cichy, ale po swojemu wstrząsający wiersz Justyny Bergielskiej, który ilustruje właśnie taką sytuację innego problemu, jaki może się pojawić, sytuację właśnie braku jakiegoś właśnie zestawu tego, co starożytni nazywali loci comune, z miejscami wspólnymi, czyli wspólnymi opiniami na temat tego, jak różne rzeczy w świecie się mają. Zobaczmy, jak we współczesnej poezji wyglądałaby taka rzeczywistość bez właśnie tych loci communes, bez tej wspólnej przestrzeni myślowej. Zaraz muszę teraz udostępnić ekran. Proszę, i już jesteśmy. Wiersz nazywa się Pole bawełny, pochodzi z tomiku Dwa fiaty i jak to było wyjaśnione na okładce tej książki, bodajże słowami Jerzego Jarniewicza, chociaż tutaj głowy już nie dam, to wcale nie chodziło o samochody. To było łacińskie fiat, czyli
niech się stanie. Co już po pierwsze kieruje uwagę czytelnika w stronę jakichś kontekstów religijnych czy duchowych, które w tym tomiku są obecne. Nie będę ich wszystkich zdradzał ani analizował, bo nie jestem tutaj od odbierania przyjemności czytelniczej. Po drugie jest tutaj taka dziwna, na pograniczu herezji wizja, że to łaciński fiat, czyli niech się stanie, może nastąpić więcej niż raz. Czyli jakby gest stwarzania świata, czy stwarzania w mniejszej skali jakiejś rzeczywistości, on nie jest gestem jednorazowym. Tak bym ten tytuł próbował wyjaśnić. A wiersz nosi tytuł Pole bawełny. I to jest z punktu retorycznego, z retorycznego punktu widzenia bardzo osobliwy zabieg, bo podobny trochę do insinuatio, czyli do tego wstępu, który nie ma nic wspólnego z całym tekstem, ponieważ dalej w wierszu nie ma nic ani o polu, ani o bawełnie. A wiersz idzie tak. To musiał być Dzień Bożego Ciała. Starsza kobieta wiozła za sobą okazałą dałnicę. Córciu, gdy umrę, co się z tobą stanie? A ja nie mogłam ci, starsza, obiecać, kobieto, że jej nie zjemy. Niedokładnie znam zwyczaje mojego gatunku. Nie na tyle dokładnie. Widuję nas, jak przystajemy na rogach ulic. Wyjmujemy z portfeli zdjęcia budynków krytych złotymi kopułami. I pokazujemy je sobie nawzajem, mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi. Ale czy tęskniąc, czy grożąc, nie wiem. To musiał być ten dzień. Wzdłuż torów, albo z krajem parku szedł mężczyzna w różowej marynarce. Niósł piłkarzyki, główkami do dołu. I nic na to nie poradzę, ale słońce. Ono chyliło się ku zachodowi. No, bardzo mocny jest ten obraz, w którym głos mówiący w tym wierszu, głos jednoznacznie identyfikujący się jako żeński, na widok matki prowadzącej ze sobą córkę chorującą na zespół Downa i obawiającej się o przyszłość tego dziecka. Ten głos co mówi? A ja nie mogłam ci, starsza, obiecać, kobieto, że jej nie zjemy. Niedokładnie znam zwyczaje mojego gatunku, nie na tyle dokładnie. Trudno jest o mocniejszy właśnie obraz obcości. I dalej mamy taki opis ludzkości tak bardzo, z bardzo ogólnej perspektywy, a jednocześnie obserwacja, która jest obserwacją kompletnie cząstkową, prawda, ograniczoną do miasta, ograniczoną do ludzi, którzy posiadają przynajmniej portfele. Widuje nas, jak przystajemy na rogach ulic, wyjmujemy z portfeli zdjęcia budynków krytych złotymi kopułami i pokazujemy je sobie nawzajem, mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, ale czy tęskniąc, czy grożąc, nie wiem. Więc mamy tutaj właśnie taki obraz, jakby różne tam ludzkie aktywności, nie wiadomo w sumie jakie, czy to jest pokazywanie zdjęć z wakacji, czy jakichś broszur, na których znajdują się te budynki kryte złotymi kopułami, przypuszczalnie świątynie, ale tutaj znowu stuprocentowej pewności nie ma. I mamy właśnie taki właśnie obraz kompletnej obcości. No i zakończenie, które jest ładnym obrazem, to musiał być ten dzień, czyli znowu wracamy do Dnia Bożego Ciała. Wzdłuż torów albo z krajem parku szedł mężczyzna w różowej marynarce,
Nie spił karzyki główkami do dołu i nic na to nie poradzę, ale słońce ono chyliło się ku zachodowi. Strasznie ciekawe jest to wyjście właśnie z tej obcości przedstawianej tutaj wcześniej do obrazu, który zupełnie do niej nie pasuje. Narratorka tego wiersza jest jak widać w stanie opisać sytuację bardzo, bardzo konkretnie, prawda, bez chowania się w tę absolutną obcość, o której wcześniej napisała. I chyba, tak mi się wydaje, jedynym celem umieszczenia tej końcówki było właśnie jakieś wybicie, zaakcentowanie tego efektu obcości wcześniej. Natomiast nie jestem w stanie, no, z tym, co wiem o poezji, z tym, jak umiem czytać, a także ze wszystkimi technikami retorycznymi, powiedzieć, a nie ustalić, dlaczego akurat ten obraz został wybrany jako kontrapunkt. Jeszcze jeśli można, tak w trybie dygresji, to jednym z ciekawszych tekstów, jakie mamy na wolnych lekturach, i długo się zastanawiałem, czy przypadkiem do tego tekstu nie nawiązać, mówiąc o granicach retoryki, jest Jądro ciemności. Zrezygnowałem z prostego powodu, że to, w czym tutaj uczestniczymy, nazywa się Mistrzowską Szkołą Poezji, a to jest jednak utwór prozatorski. Natomiast utwór, jeżeli chodzi o sytuację komunikacyjną, jest bardzo dziwny. Fabułę, no, myślę, że spora część z nas zna, jeśli nie z powieści, to z wybitnej jej trawestacji, jaką był film Francisa Forda Coppoli, właśnie i generalnie sytuacja jest taka, że Europejczyk płynie parowcem w głąb kontynentu afrykańskiego, w miejsce, które jest w tekście niezbyt dobrze zidentyfikowane, być może z powodów jakiegoś takiego ukrywania się, czy nawet z powodów ostrożności procesowej, ponieważ skądinąd wiadomo, że Joseph Conrad pływał parowcem po rzece Kongo w Kongu Belgijskim, w miejscu, które no, było w tym momencie no, jednym z najstraszniejszych miejsc na świecie i pierwowzorem no, hitlerowskiej machiny pracy przymusowej, i cokolwiek najgorszego można o Kongu Belgijskim powiedzieć, to się powiedzieć da. Konrad rzeczywiście był zatrudniony w jakiejś kompanii zajmującej się handlem kością słoniową. I być może właśnie z jakiejś tam ostrożności, by nie zdradzać tajemnic handlowych, napisał tę książkę tak, że nazwa kraju nigdzie się nie pojawia, nazwy miast się nie pojawiają, rzeka Kongo pozostaje nienazwana. Ale dalej w tym całym tekście dzieją się rzeczy równie dziwne, że nawet w momencie, kiedy rozmowy toczą się między bohaterami na tematy skrajnie odległe od jakichkolwiek tajemnic handlowych, to nawet wtedy jest takie niepokojące wrażenie, że komunikacja w ogóle nie zachodzi. Czarnoskóry krytyk Chinua Achebe, no, z racji swojego wyczulenia na kwestie rasowe, no, zwrócił uwagę na coś takiego, że obraz miejscowych, obraz mieszkańców Konga u Konrada jest taki, że oni nie mówią. Oni gestykulują, oni się patrzą, oni wydają nieartykułowane okrzyki, zawodzą i tak dalej, ale nigdzie
nigdzie w całej powieści nie wypowiadają słów, no może z wyjątkiem tego słynnego Mr. Kurtz, on martwy. I Achebe ma rację, ten opis komunikacji ze strony no, mieszkańców tych terenów rzeczywiście w powieści tak wygląda. Natomiast dowcip polega na tym, że jeżeli czytać zawarte w tym samym tekście dialogi między kolonizatorami, to co się okazuje? Oni również, co prawda, mówią do siebie, wydają głosy, układają zdania, te zdania mają jakieś znaczenie, ale szczerze mówiąc nie znalazłem tam ani jednego dialogu, w którym następna kwestia byłaby prostą odpowiedzią na kwestię poprzednią. To również nie jest komunikacja. Ten brak komunikacji, no, zgodzę się tutaj z Achebe, jest przedstawiony inaczej ze względu na kolor skóry, natomiast on zachodzi w obydwu przypadkach. I jeszcze w którymś momencie w tej książce jest taka scena, że narrator mówi w ten sposób, że wtedy tam parowiec podpłynął do brzegu i na jego pokład zaczęły spadać zaostrzone kijki. Oczywiście no, w takiej mikroskali ten zabieg ma oddawać stopień zaskoczenia atakiem. Że tutaj w tym momencie narrator chwilę potrzebuje, żeby się zorientować, że to, co dudni o pokład, to są strzały i trzeba się schować, trzeba się oddalić od brzegu, trzeba ewentualnie odpowiedzieć ogniem. Ale najpierw jest to zagubienie. I w sumie to zagubienie w wierszu Bergielskiej, ta niemożność dania obietnicy, że opisywana w wierszu dziewczyna nie zostanie zjedzona, to jest podobny właśnie do tego konradowskiego efekt obcości. Dobrze, trzecią w zasadzie, o której już mówię, taką strefą, gdzie komunikacja na zasadach retorycznych jest niemożliwa, jest zasadniczo twórczość zaczynająca się gdzieś tak od drugiej połowy XIX wieku. Twórczość u nas w dość nieszczęśliwy sposób nazywana Młodą Polską. Gdziekolwiek indziej częściej się używa terminu modernizm. I dlaczego ten termin Młoda Polska jest nieszczęśliwy? No, dlatego, że on jakoś tam nawiązuje do iluś ruchów w sztuce właśnie. Sam koniec XIX wieku, sam początek XIX, kiedy się mówiło właśnie o młodych Niemczech, młodych Włochach i tak dalej, i tak dalej. No i przeważnie były to ugrupowania artystyczne mniej lub bardziej związane z bardzo konkretnym podnurtem tego modernizmu, a mianowicie z secesją. Więc wolę bezpieczniej, z mniejszym właśnie ryzykiem zasugerowanie czegoś bezsensownego, mówić ogólnie o XIX-wiecznym modernizmie i o ówczesnych właśnie koncepcjach, czym jest człowiek, czym jest kultura, jak to wszystko powinno funkcjonować, bo często jak czytamy te wiersze, zwłaszcza mowę o poezji z tej epoki, to mamy jakiś taki efekt, jakby to był zupełnie obcy język, obcy już na poziomie wybieranych słów, obcy na pewno na poziomie zabarwienia emocjonalnego, bo języki też różnią się zabarwieniem emocjonalnym. Generalnie jeżeli
mówimy po angielsku, to raczej staramy się ująć rzeczy mniejszymi niż są. Jak poszło? No, całkiem dobrze. Mówi załóżmy zwycięzca jakichś tam zawodów sportowych. Po polsku przeważnie mamy taką tendencję do mówienia z pewną przesadą. Natomiast nawet wyregulowane na współczesnej przesadzie językowej ucho dość dziwnie reaguje na to, co robili poeci z drugiej połowy XIX wieku. Znowu się przełączę na przykładowy tekst. Tym razem będziemy czytać Jana Kasprowicza, ważnego i ciekawego i chyba trochę niedocenionego poetę z tej epoki. Człowieka, który zaczynając, no, będąc urodzonym na wsi, został znanym poetą, ciekawym, choć nieortodoksyjnym tłumaczem literatury antycznej i wreszcie wykładowcą na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza. No i człowieka, który potrafił pisać na ileś tam różnych sposobów. Ja tutaj wybiorę taki najbardziej charakterystyczny dla epoki. Cykl sonetów, nie przeczytamy całego, chyba jeden sonet wystarczy. Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach. W ciemno-smreczyńskich skał z waliska, gdzie pawiołekie drzemią stawy, krzak dzikiej róży połz swój krwawy na plamy szarych złomów ciska. U stóp mu bujne rosną trawy, bokiem się piętrzy turnia śliska, kosodrzewiny wełżowiska poprzywały głaźne ławy. Samotny, senny, zadumany skronie do zimnej tuli ściany, jakby się lękał tchnienia burzy. Cisza. O liście wiatr nie trąca, tylko limba próchniejąca spoczywa obok krzaku róży. Może jeszcze początek, w zasadzie druga strofka jest tutaj najważniejsza, drugiego tekstu z tego cyklu. Słońce w niebieskim liśni krysztale. Światłością stały się granity. Ciemno-smreczyński las spowity w blado-błękitne, wiewne fale. Szumna siklawa mknie po skale, pas rozwijając srebrnolity. Aż przez mgły idą, przez błękity, jakby wzdychania, jakby żale. I zatrzymajmy się tutaj, bo gdybym miał do czynienia z tekstem literackim powstającym współcześnie, gdyby mnie jego autor poprosił o opinię, to absolutnie pierwszą rzeczą, do jakiej bym się przyczepił, byłoby tutaj słówko jakby. Po co w ten sposób osłabiać ekspresję? Po co stwarzać wrażenie, że nasz przekaz jest niedokładny, że sami nie jesteśmy go pewni i tak dalej, i tak dalej. Otóż śmiem twierdzić, że właśnie w przypadku tej poezji końcówki XIX wieku właśnie ta niepewność, właśnie ten stan niedookreśloności, on był ideałem estetycznym i w ramach którego to jakby jest cenne. To po pierwsze. Po drugie, był również spójny z przekonaniami filozoficznymi tego czasu, bo zobaczmy, że tutaj mamy tekst, w zasadzie cały cykl tekstów, które polegają tylko i wyłącznie na opisywaniu jakiegoś wycinka górskiego krajobrazu.
tekstów, które dla których niewystarczające są pojedyncze określenia, że nie wystarczy autorowi stwierdzenie, że las jest spowity w błękit. Nie, on jest spowity w blado-błękitne, wiewne fale. Bardzo charakterystyczne są te ówczesne właśnie złożone przymiotniki. No ta konstrukcja właśnie ciemno-smryczyński, te pawiołkie stawy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma właśnie być takie niedookreślone, ma tak opalizować, ponieważ no, to był preferowany przez ówczesną estetykę sposób patrzenia na świat i co ważniejsze, to był preferowany przez ówczesną filozofię sposób patrzenia na człowieka. Jeśli przeczytamy którykolwiek z dramatów Stanisława Przybyszewskiego, no to łatwo się możemy przyczepić, że nie ma w nich czegoś takiego jak jednoznacznie określony charakter bohatera. Postaci zachowują się w różnych scenach w sposób diametralnie inny. I nie jest to w tym wypadku koniecznie błąd konstrukcyjny. Jest to, uwaga, pogląd. Jest to sposób ilustrowania przekonania, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak jednolita osobowość człowieka, że dla ówczesnej filozofii najsensowniejszym określeniem tego, czym jest człowiek, byłaby odpowiedź wiązką wrażeń. No, odpowiedź modyfikowana, bo na przykład no, działający w tych czasach no, Zygmunt Freud by raczej powiedział, że wiązką popędów, ale fakt pozostaje faktem. Wówczas zwracano właśnie uwagę na te wszystkie nieciągłości ludzkiego charakteru, na te wszystkie nieprzewidywalności, na zależność od stanu psychicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie z powodu takiego światopoglądu no również dzieje się coś takiego, że teksty tego okresu, teksty końca XIX, a początku XX wieku, teksty, które czasami są nazywane, że to są dzieła związane z symbolizmem, że to są dzieła, w których autor próbuje różnym opisywanym obiektom, zjawiskom, wrażeniom nadać jakieś takie znaczenie symboliczne, że nie wiem, że zrobimy sobie z tej limby, czyli rzadkiego i obecnie będącego pod ochroną drzewa iglastego, z tego krzaku róży, z tych wszystkich groźnych elementów krajobrazu i wzmianek o równie groźnej pogodzie, że zrobimy z tego, nie wiem, albo opowieść o trzymaniu się życia wbrew przeciwnościom, albo zrobimy z tego opowieść o tym, jak kruche jest istnienie i jak niewiele by brakowało, żeby również ten krzak róży natura w ten czy inny sposób sprzątnęła. A co ważniejsze i co jest w obrębie tej poetyki jakąś wartością, opowiemy te historie wszystkie naraz. Przez to, że podam jedną interpretację tekstu właśnie pozostającego tam w kręgu symbolizmu, to ja nie wykluczam interpretacji innych.
właśnie ta wieloznaczność miała być w tych tekstach wartością. Natomiast od razu widać, że jest to wartość stuprocentowo sprzeczna z tymi wszystkimi przekonaniami o tym, czym ma być tekst, jak ma działać, które proponuje retoryka. Że jeżeli retoryka pyta, kto mówi do kogo, w jakim celu, jakie pytania lub jaką serię pytań, na jakie pytanie lub na jaką serię pytań ten tekst odpowiada, no to utwór taki jak ta seria sonetów Kasprowicza mówi: nie, czytelniku, ja ci tego nie powiem. To nie jest informacja, która jest tutaj kluczowa. To nie jest coś, o czym ja będę tutaj informował. Więc no, widzimy po prostu podstawową, nieusuwalną sprzeczność i widzimy, że tej kategorii utworów nijak nie będziemy w stanie analizować narzędziami retorycznymi. Trzeba po prostu no, uznać, że mają one swoją własną metodologię i tej metodologii się trzymać. Tak samo zresztą no, nie da się, absolutnie się nie da w kategoriach retorycznych analizować tekstów powstających tymi wszystkimi metodami, czy to automatycznego zapisu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to po polsku wygląda, no to polecam Aleksandra Watta, utwór pod strasznie długim tytułem Ja z jednej strony i ja z drugiej strony mojego mopsu żelaznego piecyka, który, jak sam autor mówi, jest to coś w rodzaju poematu prozą napisanego w ciągu jednej albo dwóch nocy, kiedy autor przebywał w nieopalanym mieszkaniu i miał wysoką gorączkę. Które to informacje no, podaje on jako bardzo ważne dla powstania tego utworu, ponieważ ma on tak naprawdę charakterystyki takiej osobliwej halucynacji, w której słowa układają się w sposób, powiedzieć, że absurdalny, to mało, bo oczywiście ten absurd tam jest, ale w sposób, który sprawia wrażenie, jakby to były jakieś obrazy, natomiast obrazy nie dające się w żaden sposób przedstawić wizualnie, jak na przykład jakaś linijka typu nogi moje okłamują pracę bednarską kafli. Tak to mniej więcej szło. Nie wiem, we współczesnej poezji najwyraźniejszym przykładem takiej poetyki byłby bodajże Andrzej Szpindler. Także jeżeli szukacie tego typu wrażeń, to bardzo, bardzo polecałbym zajrzenie do jego twórczości. Jeszcze do tych właśnie metod z rodziny właśnie symbolizmu, metod pisania, które jakoś tam nawiązują do ówczesnego spojrzenia na tekst, to chciałbym wam pokazać utwory poety jak najbardziej współczesnego, zasłużonego przy tym wydawcy, który no dawno, dawno temu prowadził zarówno czasopismo Studium, jak i związaną z nim serię wydawniczą. To jest Romana Honeta.
po prostu, żebyśmy nie zostali z tym wrażeniem, a te wszystkie symboliczne rozwiązania to jest zamierzchła XIX-wieczna przeszłość, teraz się pisze inaczej, to był jednorazowy eksces. Nie. Pokażę wam, jak wygląda poezja o bardzo podobnym charakterze, również oddziałująca raczej na nastrój niż na intelektualne zdolności czytelnika, a przy tym no, po pierwsze dobra technicznie, po drugie bez tych wszystkich XIX-wiecznych naleciałości. No oczywiście nie wykluczam takiego scenariusza, że kiedyś po latach Honet będzie podawany jako przykład takiej czy innej maniery językowej, bo po prostu ze środka języka współczesnego, ze środka tej poezji, tej literatury, jaka teraz powstaje, no to wywróżyć tej przyszłości nie jesteśmy w stanie. Ale zobaczmy. Mieliśmy wyjechać na Mauritius, do miasta o barwie spalonego napoju, gdzie słońce splata z gwoździ swój czarny szkielet. Lub przyśniło mi się, że chcąc cię dotknąć, podałem ci rękę i wyleciał z niej robak, mózg poruszyciela. Wychylił się nasz bieg i nasze rozstanie. Przeszłość, tam się spotkamy. Nic innego nie ma. Tutaj przynajmniej łatwo jest powiedzieć, że mamy wiersz o rozstaniu, natomiast sposób obrazowania też jest taki nie powiem, że przesadny, ale na pewno rozbudowany, skomplikowany i intensywny. Że mamy te obrazy budzące spory niepokój, że no słońce jest przedstawione jako swoje własne odwrotność, że splata z gwoździ swój czarny szkielet. Że mamy tę egzotykę, która zaraz w następnej linijce zostaje skontrowana obrazem jakiegoś zagrożenia. Mieliśmy wyjechać na Mauritius do miasta o barwie spalonego napoju. To również są teksty kompletnie niezdatne do retorycznych metod analizy, przy czym ja tę poezję bardzo cenię. Więc no nie jest tak, że sprzedawałem tutaj podczas tych spotkań środek na wszystko. Da się to powiedzieć, śmiem twierdzić dość dokładnie, gdzie są granice stosowania tych technik, o których mówiłem, gdzie one przestają działać. Jeszcze jeden wiersz Honeta. Zmarłe to ciało, w które wchodzi Bóg, żeby się przespać. Otacza go mroźna grudniowa noc, owija pociąg zatrzymany w polu. Kobiety z latarkami na czołach, małe kwadraty z mosiądzu i szkła, trzęsące się, jak gdyby miały w środku ważkę lub nasienie. Przez mrok przechodzą naraz modlitwy i wycie. Diakoni z seminarium niosą respirator i Biblię. I talerz, i łyżkę, i gąbkę. Nigdy się nie dowiedzą. Zmarły to ciało, które jest już czyste. Po Bogu sprząta ziemia. Od tego ją ma. Gdybym miał szukać w poezji Honeta jakichś powtarzających się manieryzmów, no to byłaby to taka metafora ze słowem lub. Trzęsące się, jak gdyby miały w środku ważkę lub nasienie. Obydwa motywy
wystarczające jako obraz, wystarczające jako jakaś niepokojąca wizja światła, z którym dzieją się dziwne rzeczy, natomiast odsyłające nas w zupełnie różnych kierunkach. I to akurat w tej poezji się powtarza co jakiś czas. Ten wiersz jest charakterystyczny, że mamy to zrobione parę razy. Modlitwy i wycie, diakoni z seminarium niosą respirator i Biblię. Bardzo, bardzo ładna przerzutnia. I talerz, i łyżkę, i gąbkę. Tutaj poeta właśnie dodaje kolejne elementy, kolejne detale do tej wizji, te detale jakoś jednocześnie starają się stworzyć jakiś taki ostateczny obraz. Zresztą widzimy, że to jest o śmierci, ale to jest o takiej śmierci, która jeszcze chyba jest odwracalna, skoro bierzemy respirator. Z drugiej strony o śmierci, która jest spodziewana, skoro bierzemy Biblię. Z trzeciej najwidoczniej jest do uniknięcia, skoro dokładamy do kompletu i talerz, i łyżkę. Z czwartej strony znowu ta gąbka wskazuje prawdopodobnie na chęć dokonania ostatniej posługi i obmycia tego zmarłego. I właśnie ta gąbka, znowu znajdująca się po przerzutni, zostaje dalej w tym wierszu zaprzeczona jako element, który jest absolutnie, ale to absolutnie niepotrzebny w tym komplecie. Nigdy się nie dowiedzą, zmarło to ciało, które jest już czyste, które już tego obmywania, wobec czego nie potrzebuje. Także widzicie, taki wiersz da się interpretować jako ciąg skojarzeń, natomiast znowu te wszelkie retoryczne reguły celowości, te wszelkie reguły mówiące, do czego tekst służy, w przypadku tego rodzaju poezji one zupełnie się rozbijają. Więcej przykładów tutaj nie mam, natomiast jeżeli chcecie sobie w domowych warunkach zobaczyć tekst nie do końca poddający się właśnie tej retorycznej, celowościowej analizie, to polecam pokonwersować sobie z tym googlowskim modelem językowym sztucznej inteligencji, który stara się jak może budować jakieś spójne teksty. Co ciekawe, wychodzi mu to tym lepiej, im temat jest bardziej ogólny. Natomiast póki co w pewnym momencie ciągle jeszcze go można złapać na, chociaż coraz rzadziej, na jakieś utracie wątku, na niekonsekwencji, na mówieniu rzeczy, które wydają się ze sobą sprzeczne. Ale to albo sami sobie sprawdzicie, albo już w ten czy inny sposób, jeśli nie bezpośrednio, to na feedzie na Facebooku takie teksty, takie przykłady mniej lub bardziej zabawne do was przyszły. Że mam takie wrażenie, że dzieje się w tej chwili coś, jeśli chodzi o posługującą się językiem sztuczną inteligencję, coś absolutnie niezwykłego. I to, na ile
na ile powstające w taki sztuczny sposób teksty będą analizowalne metodami retorycznymi. Cóż, to uważam jest zaledwie alternatywne sformułowanie pytania, na ile te sztuczne teksty będą zrozumiałe, na ile blisko znajdą się one rzeczywistej komunikacji, a nie tylko generowania ciągów słów. No tutaj technologia się rozwija szybko, więc no jest ryzyko, że za kilka miesięcy da się o nich powiedzieć rzeczy, których jeszcze dzisiaj powiedzieć się nie da. Po prostu no, chciałbym was dzisiaj zostawić z takim przekonaniem, że jest to dziedzina, którą warto obserwować i zobaczyć, jak się w niej sprawdzą te wszystkie retoryczne narzędzia, to uparte wypytywanie, kto mówi, do kogo, w jakim celu. No i myślę, że na tym chciałbym na dzisiaj skończyć. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. A my z kolei bardzo dziękujemy tobie, Pawle, za cały ten cykl. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy byli z nami i od kilku miesięcy dwa razy w tygodniu logowali się do Szkoły Poezji na żywo i nie na żywo. Bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I cytując klasyka, to by było na tyle. Widzimy się na kolejnej edycji już w kolejnym 2023 roku. Oby był szczęśliwy, wszystkim życzę. Do zobaczenia i pozdrawiam. Na razie dziękuję bardzo i wesołych świąt. Dobra.